Czekajcie. Jestem w kubku. Porażka. Porażka. Pierwszy dzień powrotu na studia. Nie był męczący, nie? Inni mają też gorzej, tak? Mają więcej na przykład wykładów. Ja dzisiaj byłem tylko na jednym. Od 13. Nie, od 14 do tam 16, ale znowu trzeba chodzić i chodzić i chodzić. I co z tego nam przychodzi? Nic, proszę Państwa, nic. Ale jednak fajnie, bo się chce iść na studia. Ale jednak nie fajnie, bo kończą się wakacje i to, co się próbowało zrobić, albo to, jakie były plany na wakacje, nie wszystko wyszło, na przykład. I jest to jakiś smutek, prawda? Jest to jakiś smutek. Nigdy nie ma takiego idealnego po prostu czasu. Jak się kończą teraz wakacje, to myślę, że fajnie, jakby trwały jeszcze chociaż tydzień. Ten tydzień, w którym mógłbym po prostu posiedzieć i nic nie robić. A jak są, to myślę sobie, no, mam tak mało czasu, a miałem na przykład miesiąc i nic nie robiłem. No wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest, bo to wszędzie jest to samo. Nieważne, czy studiujecie, czy chodzicie do szkoły, czy co. Bardzo dobra herbatka. Jeżeli ktoś z Was lubi pić herbaty takie nie w torebeczce, to bardzo Wam polecam kupić sobie, jak on się nazywa? Puer. P-U-R-Y, tak się nazywa. Bardzo dobre herbatki, bo one są takie to są chyba fermentowane herbaty i one potem, jak po zaparzeniu właśnie, one mają taki specyficzny smak, sfermentowane trochę. Bardzo dobre, więc polecam. A co się działo przez ostatnie dni, w których nie nagrywałem kompletnie nic, bo ostatnio nagrywki działy się tydzień temu. Nic, kompletnie nic. Siedziałem, grałem se w gry i tak naprawdę tylko cieszyłem się tym, że jeszcze są wakacje. No a teraz koniec. Uznałem, że przyjdę do Was w tym trudnym dla mnie dniu, który zwiastuje początek kolejnego roku studiów, kolejnych tułaczek w tym smutnym świecie. A powiem Wam nawet więcej, już dziś, mimo że dzisiaj jest inauguracja roku akademickiego, to znaczy początek, to już dziś muszę się uczyć na jutro. Idę w tym momencie po kebaba, zjem go, zacznę się uczyć, idę spać, jutro idę tam, wracam i mam nadzieję, że będę mógł posiedzieć i nie robić kompletnie nic. Więc życzę Wam również tego, a jak na razie robię PCO, widzimy się później, gdy moja głowa po prostu przestanie być zmącona myślami, złymi myślami. Pozdrowienia. Witam serdecznie. Razem z Martą idziemy na zakupy! Pokażę Wam, co jest 5, co jest grane, co jest 6. Później wielki hol zakupowy. Hol. Czemu to jest po angielsku? Nie wiem, w sumie. Jak po polsku można było powiedzieć hol zakupowy? Pozwólcie, że to sprawdzę. No, słuchajcie. No, przecież to jest proste jak budowa cepa. Wozić zakupy. No właśnie, dobra. Widzimy się w takim razie zaraz na zakupach, ale dodatkowo później będzie wożenie zakupów, więc czekajcie z niecierpliwością. Witam. Ciao. Kurde, zyskubim to sporo.
Ile kosztuje? 110. Epa, i tak bym spał. Jakbyś ceniła długość? Długi. Witam HM, jeżeli kiedykolwiek stanę się popularny, chciałbym, żebyście mnie sponsorowali i chciałbym tego psa. I wszystkie inne pluczaki, które są w HM-ie. Ja też. Próbujemy właśnie strzelić, czy jak coś ma mniej niż 100% poliestru, to jest dobre? Czy dopiero jak jest 100% wełny, to znaczy, jest dobre? No, jak jest 100% wełny, to jest najlepsze, nie? No tak, ale to ma 54% poliestra, a reszta to jakieś elastany i wełna. To dobre czy niedobre? Jakie najlepiej na nie pasują? Tak. Proszę Państwa, ocena. Marta nie wie, czy na 100%, ale mi się podoba. Wygląda jak smart girl. Ta. No. Kiedy idziemy do sklepu? Zero. Marta? Czy mężczyźni i dzieci są razem, a kobiety są same? Domyśl się. I patrz. Jesteśmy na dziale dziecięcym. Marta wygląda naprawdę spoko w tym. A to jest dla 13-14-latek. Ej, Michał, może to? Czekaj. Wiesz co, jakoś mi się tak nie podoba. Wiesz tak. Coś czuję, że będzie średnio leżeć. Kupiłem perfum. Weźcie powąchajcie, czy ładny. Tu macie wszystkie zapachy. Ocena. To kupuję. Ja też mam kurtkę z Zary. Tak? Kurde, podoba mi się. Ładne. Dobra, to kupuję. Witam serdecznie. Próbuję, żebyś się wstydziła. Teraz całe wyjście do końca cię nagrywam. Idź. Uczysz się jak berca. No właśnie. Jak było? Strasznie. No ale paniusia. Co ty w ogóle wiesz? Życie ma sens, czy nie ma? Etan. Co? To nie pasowało. Może Etan, nie przejmuj się. Etan, nie przejmuj się. A Jezus, no chodzi o to, no Boże. Co to jest za łeb? Nie wiem. Co to jest za łeb? You go, girl. Chyba jedziesz na motory, co? Tak. Ej, ale co? Brzydkie? Ej, musnął tylko ten pasek na dole. I byłaby ładniej. Ale to są... No chodzi, żebym go zdjął. Bo mi się nie podoba ten pasek. Co się robi z tym paskiem? No, że się go chyba zapinę, ale nie wiem. A co sądzisz? No ładnie, co? Patrz. Ej, ja wyglądam jakbym był rajdowcą. Ej, no. Czekaj. Ej, mała. Te psułem wieżę, bo przecież to jest niemożliwe, ty. 80 zł, tak? Fajny. Tak? Wyglądam cool? Fajny. Tu ma coś. Co ma? Chyba. Ale to nie przeszkadza. Że firmowe, bo tam kurz. Dzięki. O, to zaraz 3 bluzy, on ma w środku kieszonkę, ona jest super. Ona jest zarąbista, bo tu sobie masz włożyć telefon i ci nie wypadnie to wtedy. To fajne. No. Z Pull&Bear'a. Polecam Pull&Bear. A ile kosztuje? Czekaj, powiem ile bym dał. 120 bym dał. Nie wiem, zobaczmy. Na 6. Mi zakląta. No? Na 100. To promocja, bo ja bym dał 120. Tu nie. Zróbmy to razem, pokaz. Taki o. Tu czytnik. No. A czekaj, ja ci dam telefon. No. Ja mam też czytnik, mówisz to czytnik. Nie, dobra, to może być. No. I patrz, i autobus, nie? Okej, okay, to jest rurka. Ludzi. Czekaj, ja będę tak. O, niech pani słucha. Ty co? I ja mam plecak, no to jak? Nic nie zrobię. No tak, no. Mam bomb.
i trzyma. Co, rusza autobus? Wyciągam i czytam. O, widzicie? Nawet jak nie ruszał ten autobus. Ona wychodzi ze sklepu. Ze swoją zdobyczą. Ale wyglądasz. Ej, wyciągnij czytnik. Nie mam. Ale będę mieć. Cześć, jestem Jerry Joker. Witam w kolejnym... Boże. Boże. Co on zrobił teraz? To jest nowe. Boże. Weź mi pomóc. Weź te rzeczy tu. No biorę, ty stoisz i śmierdzę. Nie mogę. Dawa tak się przydaje to. Właśnie. Wszystko? Mhm. 20 bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Przy kwiatach. Jak ci się robi? Nieważne, wymyśl coś, swoją rymowankę. Nie wiem, to ja robię ty wymyśl. Ciao baba Mac, nie wiedziała. Jak Adziot wiedział, nie powiedział mi to było. Ale koks, rymowana. Masz. Ocena. Lekka malinowa nuta. Lekko, można powiedzieć, skontrastowana przez słodkie litchi, a malina jest lekko kwaskowata i troszkę cytrusowa. Zasłoń uszy. Oceniam na 9 na 10. Zobaczmy teraz. Słyszałeś mnie? Nie. Sus. Opisz to. Nie mogę tej kulki. Wybuchło. No. Oceniam na 9 na 10. Co słyszałeś? Wiedziałem, że sushi. Ale jak? Patrzcie, Skubak zawsze się ustawia do zdjęć. Jak jest na zdjęciu, zawsze siedzi. I takie trochę gorzkawe, co? A herbata? No te kuleczki takie, nie? One są takie słodko-gorzkie. No. Jaki jest ten babel? Babel. Było, że 9 na 10. No, ale taki set. Dobra, zmiana w takim razie. Powiedz, jaka jest. Opinia. 7. Nie, te kuleczki są dziwne. Krzyczę, żeby mieć stosobów. Uwaga. Się wstydzę. A wracając do infrastruktury. Tutaj rzeka dalej płynie. Ona wjeżdża do forum. Piękna sprawa, czyli lew. Gdański lew. Kurz dwoje. Dobra, wiesz co, ja to zawsze mówię tobie. Widzicie, słyszycie tą muzykę? Nie. Tutaj są wszędzie umieszczone głośniki. Idealnie tak, że nieważne gdzie jesteście, taka sama jest głośność muzyki, nie? To jest niesamowite. Rozumiecie to? Dobra, nieważne. Ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć, jest taka, że to ostatni ten. Już dalej nie będę nagrywał. Kończę na teraz na ten, bo po pierwsze Marta się wstydzi, a po drugie jest zimno. Idziemy w ostatnie miejsce i widzimy się już u mnie, jak wam zrobię hol zakupowy. Dobra? Tak. Dobra. Marta się wstydzi, jak nie wiem co, że nagrywam teraz. Idę. Co było kupione? Więc od początku. Marta. Nie, mam lepszy pomysł. Co? Oooooot! Ha ha ha!
obejrzyj ze mną. Idź po lewej, na prawo. Idę?